Administracje Frankfurtu nad Odrą oraz Słubic zapraszają mieszkańców na specjalne spotkanie, które odbędzie się w połowie września. Oto szczegóły. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dwumiasta, Słubic i Frankfurtu nad Odrą. W imieniu burmistrza Słubic, pana Mariusza Olejniczaka, jak również nadburmistrza Frankfurtu, pana René Wilke, chciałabym Państwa zaprosić na konferencję przyszłości z wizją na rok 2030. Jest to konferencja, która jest organizowana przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w ramach projektu tzw. MORO, o którym za chwilkę kolega więcej Państwu opowie. I jest to konferencja, która odbędzie się we wrześniu 15 i 16 września w sali koncertowej imienia Manuela Bacha we Frankfurcie nad Odrą od godziny 16 do 22. Są to godziny popołudniowe, tak abyście mogli Państwo do nas dotrzeć i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest trochę inna konferencja niż konferencje, które do tej pory organizowaliśmy, ponieważ głównymi aktorami tej konferencji będziecie właśnie Państwo Wy, mieszkańcy Słubic i Frankfurtu, mieszkańcy Dwumiasta. I to właśnie podczas tej konferencji chcielibyśmy, abyście wspólnie zastanowili się, pomyśleli, w jaki sposób nasze Dwumiasto mogłoby wyglądać w roku 2030. Chodzi tutaj głównie o taki konkurs urbanistyczny, czyli pod względem infrastrukturalnym, jak to nasze Dwumiasto mogłoby wyglądać. Wszyscy widzimy, że miasto się rozrasta, jeżeli chodzi o Słubicę. We Frankfurcie nadchodzą również zmiany, wdrażane są nowe projekty, remontowane są drogi, mamy coraz więcej mieszkańców, po stronie brandenburskiej powstaje wielka fabryka Tesli, także my też wiemy jako urzędnicy, że faktycznie tutaj tych zmian będzie dosyć dużo i chcielibyśmy od Państwa usłyszeć, gdzie widzicie potrzebę, gdzie widzicie szansę na rozwój, na powstanie jakiejś nowej infrastruktury i być może też chcielibyśmy, abyście podzielili się taką refleksją, czy centrum miasta faktycznie, tak jak my, jest właśnie w okolicach mostu miejskiego i promenad, bo też nie ukrywamy, że w ramach tego projektu spodziewamy się usłyszeć od Państwa, w jaki sposób te promenady chcielibyście zagospodarować. Także tak jak powiedziałam, 15 i 16 września, sala koncertowa we Frankfurcie nad Odrą. Państwo, jacy aktywni uczestnicy tej konferencji z własnymi pomysłami, oczywiście przy wsparciu ekspertów, którzy te pomysły będą wizualizować graficznie. Bardzo fajnie wydarzenie się zapowiada i liczymy na Państwa obecność. Konferencja przyszłości, która odbędzie się 15 i 16 września, jest organizowana przez Frankfurt i przez Słubicę w ramach projektu MORO. Projekt MORO jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Instytut Rozwoju Miast po stronie niemieckiej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w tej konferencji. Jej wyniki na pewno będą uwzględnione w przyszłych uchwałach Rad Miejskich. Ponadto chcielibyśmy, żeby wyniki tej konferencji wpłynęły również na konkursy, które mają odbyć się w przyszłości. Konkurs architektoniczny i konkurs pomysłów, które są zaplanowane na przyszły rok. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w konferencji 15 i 16 września, prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie internetowej słubice.pl i frankfurt-oder.de. Zgłoszenia kierujemy ze strony polskiej do pani Iwony Karaban w Urzędzie Miejskim w Słubicach, a ze strony niemieckiej do pana Zyrena Bollmana w Centrum Kooperacji po frankfurckiej stronie. Można mieć wpływ na opracowanie wspólnej wizji rozwoju naszego Dwumiasta i o to chodzi. Wspieramy tę inicjatywę administracji obu miast.